Dzień dobry, z tej strony Rafał Sadow. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku, który jak zawsze zaczynamy od omówienia nastrojów, a te podczas wczorajszej sesji na Wall Street były, no można powiedzieć, wyśmienite. Taka sytuacja spowodowana jest przez dwa elementy. Wczorajsze słabsze od oczekiwań dane, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, poniżej prognoz zarówno wskaźnik dla sektora usługowego, jak i przemysłowego, zdjęły trochę rynkowego ryzyka, że Fed jeszcze raz w tym roku podniesie stopy procentowe. Widać, że amerykańska gospodarka także hamuje i po to, żeby uniknąć recesji, może być konieczne zakończenie cyklu podwyżek stóp. W związku z tym rentowności obligacji uległy cofnięciu i generalnie od początku sesji na Wall Street indeksy radziły sobie bardzo dobrze. Kolejnym argumentem na rzecz ryzykownych aktywów były wczorajsze wyniki Nvidii, które zdecydowanie przebiły prognozy rynkowe i poprawiły nastroje. Było ono oczywiście ważne nie tylko dla samej spółki, ale dla całego sektora, bowiem popyt związany z produktami wykorzystywanymi do sztucznej inteligencji może być w tym momencie cały czas bardzo duży i napędzać cały sektor. Z tego powodu spółki technologiczne radzą sobie relatywnie lepiej. Nasdaq dużo mocniej zyskuje niż spółki przemysłowe. To oczywiście odbija się także na innych indeksach. DAX w tym momencie w okolicy 15 800 punktów i widać, że te nastroje w Europie nie są tak dobre jak za oceanem. W kontekście danych, jakie poznaliśmy wczoraj, no to możemy powiedzieć wprost, że im gorsze dane, tym lepiej dla inwestorów na rynku akcyjnym, a dzisiaj uwaga, należy zwrócić na cotygodniowe dane dotyczące ilości nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych. Rusza dzisiaj także spotkanie bankierów centralnych w amerykańskim Jackson Hole. Zatem wieczorem mogą się pojawiać pierwsze komentarze, aczkolwiek to najważniejsze dopiero jutro. Powell po godzinie 16, po godzinie 21 szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde. I szczególnie po ostatnich wskaźnikach koniunktury gospodarczej wskazujących na to, że aktywność spada po obu stronach Atlantyku, te wystąpienia będą najuważniej śledzone. No i pytanie, jaki przekaz zostanie wysłany do rynków. Generalnie, jeśli nie pojawi się nic zaskakującego, a taki scenariusz jak najbardziej jest prawdopodobny, że te wystąpienia nie będą przesadnie jastrzębie, nie mogą być przesadnie gołębie. Jeśli będą wyważone, no to jak najbardziej powinny wspierać no, kontynuację odbicia po spadkach, jakie obserwowaliśmy od początku sierpnia. Jeśli chodzi o eurodolara, notowania odbijają za sprawą poprawy nastrojów po wczorajszych minimach z okolic 1,08. Złoty można powiedzieć dość kiepsko, jak na sytuację rynkową, wzrost popytu na ryzykowne aktywa, euro kosztuje 4,47, dolar 4,12, trochę odbija ropa, ale pozostaje poniżej 80 dolarów za baryłkę w przypadku odmiany WTI. Oczywiście nastroje poprawiają się, ale poprawiają się po słabszych danych z gospodarki, które raczej implikują niższy popyt i stąd to ożywienie na rynku ropy no nie jest tak, jakby chociażby wynikało z nastrojów rynkowych. Złagodzenie oczekiwań na kolejne podwyżki stóp procentowych przez Fed winduje notowania złota i w tym momencie uncja kosztuje 1920 dolarów. Jeśli chodzi o pozostałe waluty z grona G10, no widzimy, że no, pozostajemy w obszarze wahań z ostatnich dni. Jeśli chodzi o notowania walut antypodów, te po wczorajszych wzrostach korygują się w tym momencie, co jest no, niespójne, jeśli chodzi o poprawę nastrojów rynkowych, bo także w Chinach sesja wyglądała bardzo dobrze. Hang Seng dzisiaj zyskiwał blisko 2%. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do śledzenia newsa. Na koniec tradycyjnie zapraszam do zapoznania się z informacją prawną. Pozdrawiam i do usłyszenia.